Baronski, kanał Games PL. witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem postanowiłem podjąć temat Sony, a raczej ich niedawnych ogłoszeń, czy też właściwie konferencji prasowych, które odbyły się między innymi po spotkaniu dla inwestorów, gdzie między innymi usłyszeliśmy o tym, co jest ciekawostką dużą moim zdaniem, że według Sony PlayStation 5 jest już. W ostatnim etapie, czy też w drugiej połowie swojego cyklu życia, można różnie podchodzić do interpretowania słów Latter Stage, ale moim zdaniem chodzi im, że jesteśmy w ostatnim etapie cyklu życia PlayStation 5. No i co ciekawe, na ten rok też bardzo niewiele tytułów od deweloperów first party jest szykowanych, a właściwie póki co, to jeśli chodzi o takie gry wysokobudżetowe, czyli te słynne AAA, to właściwie nie ma nic na co należałoby czekać. Oczywiście ja tutaj nie liczę różnego, rodzaju remake'ów powiedzmy od deweloperów third party jak chociażby zszykowany przez nasz polski zespół Bloober Team Silent Hill 2 albo chociażby Metal Gear Solid 3 Delta, czyli remake trzeciej części Metala, który w jakimś sensie no, ukaże się niby tylko na PlayStation 5, przynajmniej na razie ja takich tytułów nie liczę no mi bardziej chodzi o gry od studiów first party, czyli chociażby od Naughty Dog, od Guerrilla Games, od Insomniac Games no nic właściwie póki co na ten bieżący Rok nie ma. No i właśnie te wszystkie wypowiedzi e, oficjali Sony, no moim zdaniem, wręcz są niepokojące. O tym chwilę sobie porozmawiamy i właściwie zastanowimy się, co czeka PlayStation 5 przez najbliższy czas, no bo póki co, no nie wygląda to wszystko zbyt optymistycznie. Zapraszam. Na początek może małe podsumowanie tych ostatnich właśnie wypowiedzi oficjeli japońskiego giganta usłyszeliśmy m.in. na konferencji dla inwestorów, że sprzedaż PlayStation 5 osiągnęła według oficjeli swój szczyt i prawdopodobnie w kolejnych latach już będzie stopniowo opadała, i według nich też PlayStation 5 znajduje się no w tym ostatnim etapie swojego życia, czyli właściwie należy to trochę tak interpretować moim zdaniem, że najlepsze powoli już za nami, a przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż PlayStation 5. Oczywiście z punktu widzenia inwestorów najważniejsze jest to, jak system się sprzedaje, tutaj nawet nie jest aż tak istotne, czy ukazują się na niego gry. No ale oczywiście wszystko to się wiąże ze sobą i nie będzie tak, że PlayStation 5 będzie dalej schodziła jak ciepłe bułeczki tylko dlatego, że nazywa się PlayStation 5. No jednak gracze oczekują jakichś killerów, które mają się pojawiać co roku, no, a przynajmniej póki co no nic ciekawego przynajmniej na ten rok, jak na razie, Sony nie zapowiedziało. Tutaj kilka było wypowiedzi w różnego rodzaju serwisach. Ja postaram się Wam podlinkować te materiały w opisie pod filmem, żebyście mieli źródła podane. Natomiast jeden z przedstawicieli Sony stwierdził też, że właściwie na najbliższy rok, no, nie szykuje firma żadnego tytułu od dewelopera first party i mówimy tutaj właśnie o tytułach wysokobudżetowych. No, nawet wcześniejszy taki wyciek ze studia Insomniac Games, no, sugerował, że chociażby to studio planuje, co prawda, co prawda takie gry jak Venom czy Wolverine, natomiast to są tytuły szykowane odpowiednio na 2025 oraz 2026. Natomiast jeśli chodzi o ten bieżący rok 2024, no to tutaj nic ciekawego póki co nie widać i nie słychać i bardzo szczerze mówiąc wątpię, że jeśli teraz o niczym jeszcze nie usłyszeliśmy, no to nagle pojawi się jakaś wielka niespodzianka i dostaniemy coś chociażby na drugą połowę tego bieżącego roku. W związku z tym, czy czeka nas po prostu granie w gry wyłącznie od studiów fertparty w tym Roku, no ja oczywiście bardzo bym tego nie chciał, ale mnie obecna strategia Sony naprawdę niespecjalnie się podoba. No widać tutaj niestety to, że słaba konkurencja, tak naprawdę, również ze strony Microsoftu, który przecież pod względem sprzedaży swoich konsol mocno odstaje od PlayStation 5. Tutaj widać ewidentnie, że firma Sony niewiele musi robić, a ich konsola i tak schodzi jak świeże bułeczki, a przynajmniej tak było do tej. Pory. No I niestety, tak słaba konkurencja powoduje, że no firma nawet niespecjalnie się musi starać. No i póki co, przynajmniej, ma odpowiednie wyniki biznesowe. Chociaż też trzeba podkreślić, że ten bieżący rok fiskalny, który skończy się na koniec marca 2024, bo musicie wiedzieć, że te lata fiskalne u większości firm na giełdach zagranicznych to się zaczynają 1 kwietnia, a kończą z końcem marca przyszłego roku. No i właśnie ten bieżący rok fiskalny nie skończy się tak, jak firma sobie zakładała, no bo jak Japoński gigant przez właściwie pierwszą połowę poprzedniego roku zakładał, że w tym bieżącym roku fiskalnym, kończącym się w marcu, zdoła sprzedać 25 milionów sztuk konsol, natomiast ta sprzedaż w ostatnim czasie trochę zwolniła i obniżone zostały te oczekiwania do 21 milionów sztuk. Oczywiście to jest dalej bardzo, bardzo dużo, natomiast widać ewidentnie, że coś tu już powoli zaczyna się w cudzysłowie zacinać i nie jest już tak łatwo sprzedawać konsole, no właściwie właśnie nie produkując odpowiedniej liczby tych takich wysokobudżetowych killer upów, jak to się kiedyś mówiło. No i też ciekawostka jest taka, że po tych wszystkich ogłoszeniach, kiedy to oficjele zaczęli mówić o tym, że powoli ten szczyt już jest za nami, że właściwie konsola wchodzi w ostatni etap, że nie za bardzo tutaj widać te gry od deweloperów first party, to co ciekawe też w tym samym dniu mocno poleciały akcje Sony na giełdzie, natomiast też z drugiej strony jakoś mega mocno mi się do tego nie przywiązywał, bo oczywiście to jest zmienność jednodniowa i jakoś tam jakichś wielkich wniosków na razie wysnuwać co do tego nie można, Natomiast wydaje mi się, że firma powinna trochę zacząć myśleć o tym, żeby wreszcie powprowadzać gry, które przede wszystkim mocno korzystają z mocy PlayStation 5, no bo jak gdybyśmy tak mieli się nad tym sensownie zastanowić, no to oczywiście ukazało się już sporo gier od studiów first party na PlayStation 5. Natomiast to były w zdecydowanej większości albo praktycznie niemalże wszystkie z tych gier były przecież produkowane równocześnie pod dwie generacje, czyli dalej wychodził chociażby God of War Ragnarok równocześnie na PS4 i na PS 5 no i masa innych pozycji również, więc póki co przynajmniej, właściwie w ostatnim roku, mieliśmy Spider-Mana 2, który ukazał się już wyłącznie na PlayStation 5. Natomiast czy wszyscy mamy takie przekonanie, że ukazały się tutaj tytuły, które wyciskają, nie wiem, chociażby 3 czwarte mocy PS5? No ja wam szczerze mówiąc powiem, że dalej takiego przekonania nie mam, bo czekam na gry, które były od początku tworzone z myślą, właśnie o od tej, od tej najnowszej konsoli Sony, które nie były ograniczane tym, że przecież muszą jakoś jeszcze być uciągnięte przez konsolę właściwie ponad dziesięcioletnią już, czyli PlayStation 4, no czekam cały czas na takie tytuły i wydawało mi się, że najlepsze dopiero przed nami, natomiast te wszystkie wypowiedzi trochę wyglądają wręcz bym powiedział niepokojąco, bo szczerze mówiąc ja Wam powiem, że co, to mi się trochę przypomina sytuacja, jaka kiedyś była z PlayStation Vita, to znaczy również takie wypowiedzi padały, że teraz to firma skupi się też na grach od deweloperów third party, że no niespecjalnie możemy oczekiwać gier od studiów właśnie tych wewnętrznych, no i chwilę potem no, Niestety, ale Wita umarła, więc oczywiście nie twierdzę, że tak samo będzie z PlayStation 5, natomiast no chciałbym, w ogóle nie chce mi się słuchać tego typu wypowiedzi, że jesteśmy już właściwie pod koniec żywota PS5 i tak dalej. No według mnie mimo wszystko tak nie jest. Ja jednak interpretuję to trochę tak, że firma chciała przekazać prawdopodobnie, że chodzi jej o to, że weszliśmy w drugą fazę życia, czyli w tą drugą połówkę, to znaczy, że może PlayStation 5 ma już z górki, natomiast szczerze liczę na to, że jeszcze doczekamy się takich no, tytułów wyciskających wszystko z tej konsoli. Po prostu pokazujących na co ją naprawdę stać, na co stać te wszystkie dyski, SSD i tak dalej, bo szczerze mówiąc, na razie, no to oczywiście z wyłączeniem jakichś tam drobnych pokazówek w rodzaju Ratcheta Rift Apart, który tam starał się w jakimś sensie korzystać z tego dysku, no to nie zobaczyliśmy takich gier, które powiedziałbym z czystym sumieniem, że one to na pewno nie poszłyby na PlayStation 4. No nawet ten Spider-Man 2, którego przecież recenzowałem dla Was w roku ubiegłym, no był to tytuł tylko na PlayStation 5. Natomiast czy to był jakiś tytuł, no już nie mówię nawet, że przełomowy, ale pokazujący na Coś takiego, czego w ogóle byśmy się nie spodziewali, na przykład na PlayStation 4, no pewnie z różnego rodzaju cięciami na tej konsoli ten tytuł byłby w stanie jednak pójść. Więc ja szczerze mówiąc, czekam na taki tytuł naprawdę nowej generacji, właśnie od deweloperów wewnętrznych. No ale wychodzi na to, że niestety, ale będziemy musieli na to wszystko jeszcze poczekać, bo ten najbliższy rok szykuje się pod tym względem naprawdę biednie. No i mnie ta sytuacja muszę powiedzieć, że bardzo się nie podoba. No jednak chciałbym, żeby Sony wreszcie się obudziło, a jak słyszę kolejne. Te gadki o tym, że skupimy się na usługach live service, czy na tych słynnych grach usługach. No tak, my wszyscy czekamy na gry usługi. To znaczy, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że oni oczywiście chcą trafić w casualowych graczy i niespecjalnie przejmują się zdaniem tych korowych, którzy właśnie często robią burzę w tak zwanych internetach. Natomiast prawda jest taka, że my właśnie prawdziwi gracze czekamy na potężne bomby od deweloperów first party i cały czas się doczekać ich nie możemy. No i szczerze, liczę na to, że wreszcie być może w tym 2022 tym piątym. Wreszcie doczekamy się chociaż kilku tytułów właśnie od tych studiów. No, bo ja już naprawdę tęsknię za czasami, jak to było w przypadku PlayStation 1 czy PlayStation 2. Oczywiście, zdając sobie sprawę z tego, jak teraz wzrosły budżety, ile trzeba dłużej produkować gry, ile osób jest w to zaangażowanych. Oczywiście kilkanaście często razy więcej niż kiedyś. Natomiast kiedyś, no, było tak, że właściwie w całym roku, niemalże co miesiąc, ukazywała się jakaś gra ekskluzywna. Oczywiście nie wszystkie były takie, że zrywały kask razem z głową, ale jednak było tego wszystkiego bardzo dużo, no ja tęsknię trochę za tymi czasami, a wygląda na to, że ten najbliższy rok no, rysuje się moim zdaniem no, niestety nieciekawie dla posiadaczy PlayStation 5. Oczywiście będzie można grać w gry od deweloperów first party, ale przecież chyba nie na to wszyscy liczymy, kupując taką, a nie inną konsolę, wybierając ją po prostu z, z dostępnych na rynku. Dajcie oczywiście znać, co wymyślicie o tym wszystkim, co mówi Sony, czyli to, że wchodzimy w ten ostatni etap życia PlayStation 5, że nie za bardzo tutaj widać gry od deweloperów first party, i tak dalej, no moim zdaniem to wszystko wygląda niepokojąco. Natomiast ciekawi mnie właśnie zdanie Was, a najbardziej użytkowników PlayStation 5, czy Wy jesteście ok z tego typu strategią, czy też zaczyna Was to już powoli męczyć, tak jak męczy między innymi mnie. Piszcie w komentarzach, co Wy myślicie natomiast ode mnie. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych vlogach na moim kanale. Trzymajcie się.